Cześć, ja nazywam się Jakub Szyndar i witam w kolejnym odcinku CNC Krok po Kroku, serii, na której pokazuję podstawy technologii, programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie. Wybaczcie mój głos, mam trochę katar, ale mam nadzieję, że damy radę jakoś to odsłuchać razem. Dzisiejszy temat to G52. Znów zaproponowany przez jednego z Was, a właściwie dostałem takie pytanie, gdzie jeden z klientów miał program gotowy na detal, ale chciał go rozłożyć wielokrotnie na płycie. No i pytał się, co on ma zrobić, co skopiować go i zrobić nowe bazy i tam wiele tych baz, czy może w kamie ma to sobie poprzesuwać. A ja mówię, słuchaj, właściwie można by to zrobić łatwo za pomocą G52. On pyta się, G52, przecież to jest baza na górze offsetu. No, tak trochę baza, ale tak nie do końca, więc pomyślałem, może i Wy macie z tym problem, może i Wy nigdy nie korzystaliście z 52 i może i Wam się przyda taki film pokazujący, jak wykorzystać G52, żeby jedną obróbkę, jeden program i jedną operację rozłożyć w różnych miejscach na jednym detalu, bądź też generalnie w strefie obróbczej maszyny. Zapraszam do oglądania. I weźmy sobie taki prosty program skama na śnieżynkę. Taka tam śnieżyneczka ma być zrobiona, ale okazuje się, że ta śnieżynka ma być nie jedna, tylko na przykład 4 w narożnikach detalu. Jak pewnie widzieliście, po miejscu, gdzie była baza, ona zorientowana jest względem zera detalu, czyli pewnie środka, wiecie, że ja lubię mieć środek. No i wpisując G52 z dowolnymi współrzędnymi, mogę po nich po prostu wywołać podprogram zawierający całą obróbkę i dzięki temu w bardzo łatwy, szybki sposób przenieść tą całą obróbkę, która była względem zera, na nowe pozycje przesunięte tak naprawdę o dowolne współrzędne, które mi tutaj przychodzą do głowy. I to rozwiązanie jest i dobre, i złe. Dobre jest dlatego, że mogę modyfikować każdą z tych obróbek de facto osobno, ale złe jest dlatego, że jeżeli tych obróbek ma być dużo, no to trzeba każdą z nich napisać od nowa jako współrzędne. Co mam na myśli, mówiąc modyfikować? Nic nie stoi na przeszkodzie, żebym na przykład do którejś z tych obróbek dopisał sobie G51, czyli skalowanie. Mogę wpisać dowolną skalę, później odwołać G50 i wtedy jedna z obróbek będzie większa lub też mniejsza, albo zapomnę o kropce i praktycznie jej w ogóle nie będzie, więc szybka poprawka i kropeczka. Oczywiście, jak zauważyliście, nie zapomnijmy o tym, żeby na końcu programu zamiast M30 dać teraz M99, a M30 dać po wywołaniach. To mam nadzieję na filmie było dobrze widoczne. Inną rzeczą, którą mogę zrobić zamiast skalowania, jest na przykład rotacja. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jedną z tych kopii programu potraktować G68. Oczywiście muszę napisać względem jakiego zera i o jaki kąt, to standardowe działanie, ale jak widzimy, trzecia ze śnieżynek została teraz obrócona o 15 stopni. Ewentualnie mogę też połączyć te dwie opcje, czyli tam, gdzie mam już wpisaną rotację, dorzucić też skalowanie i teraz na przykład dla hecy dać skalowanie mniejsze od jedynki, żeby nasza śnieżynka wyszła za mała. Więc efekt będzie taki, że będzie duża śnieżynka, zwykła śnieżynka, mała obrócona i znowu zwykła. Co jeżeli natomiast jest ich dużo i nie chcę każdej ze współrzędnych wpisywać od nowa, tylko chcę zrobić coś w stylu, wiecie, mapy, siatki czy coś takiego? No, prosta sprawa, tutaj wykorzystamy sobie tak jak zwykle makrozmienne, bo będzie nam po prostu najłatwiej i zadeklarujemy trzy rzeczy. Zadeklarujemy początkowe przesunięcie w X-ie, odległość pomiędzy kopiami w X-ie, bo w tym wypadku akurat rozbijam się po X-ie, i ilość wykonań, czyli ilość tak naprawdę kopii naszego programu. Mając takie trzy zmienne, wywołam zupełnie losowy numer linii tyle razy, ile wynosi zmienna numer 3. Wewnątrz każdego z tych wywołań wrzucę sobie G52 o X-a równego zmiennej pierwszej, a po każdym z tych wywołań zmienię tego x-a równego zmiennej pierwszej o tyle, ile wynosi zmienna druga. I tutaj jak zwykle się troszeczkę zagmatwałem, bo zapomniałem sobie o wpisaniu numeru linii. Taki standardowy błąd z mojej strony, bardzo często popełniany, więc bardzo szybka poprawka. M30 po wywołaniu, NK jako numer linii. No i ta M30 druga już nie jest oczywiście potrzebna, bo tutaj musi być M99, czyli zapętlenie podprogramu. Teraz struktura już powinna być ok, zobaczmy, co z tego wyszło. No, kopie są, tylko że wada jest taka, że rozbiłem je trochę za mało na boki, w związku z czym szybciutko sobie zmodyfikujemy pozycję startową z minus 100 na minus na przykład 200. I tutaj uwaga, nie wolno wpisać x minus 200, bo zmienna ma mieć wartość liczbową, a nie współrzędnej. Odległość na przykład 100 i zobaczmy, jaki będzie tego efekt. Symulacja, zielony, klik, klik, klik. Mamy 5 śnieżynek. Natomiast ta technika jest o tyle wygodna i fajna, że zadziała też na tokarce. Czasem jest tak, że macie na tokarce z miarę grubego pręta bardzo krótki detal. Na przykład taką prostą tulejkę zaokrągloną na początku i na końcu. Taką rolkę bardziej niż tulejkę, bo to nie ma otworu, chociaż otwór też by mogło mieć. Tutaj mogę wykorzystać dokładnie ten sam schemat pod warunkiem, że Wasza maszyna ma makrozmienne. Natomiast tokarki Hasa na NGC, jeżeli mają sondę, to mają też makrozmienne, więc
powiedzmy, że jest to większość maszyn w tej chwili, powinno się dać. Znów, zadeklarowałem zmienną pierwszą jako 0. Początkowe przesunięcie wynosi 0. Przesunięcie kolejnych sztuk o minus 17 i ilość sztuk do wykonania 3. A dalej struktura jest dokładnie ta sama. Wywołaj podprogram o jakimś numerze tyle razy, ile wynosi zmienna trzecia, a wewnątrz tego podprogramu zadeklaruj G52 przesunięte o Z zgodnego ze zmienną pierwszą, po czym zmodyfikuj tą zmienną pierwszą o wartość zmiennej drugiej i zapętl podprogram, żeby wykonał się wiele razy. I teoretycznie wszystko działa, chyba że popełnimy ten błąd co zawsze, czyli znowu zapomniałem o numerze linii, to jest u mnie standardowe działanie, więc szybkie dopisanko N2 wykonamy. I zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy, nie zmieniłem na końcu na M99. Podprogram dalej kończył się M30, więc był wykonany tylko raz. Zmieniając na M99 pozwala mu się zapętlić i mamy wykonane 3 detale z jednego podciągnięcia, dzięki czemu krótkie detale wykonujemy pewnie znacznie szybciej i wygodniej niż normalnie. Dzięki ślicznie za poświęcony czas. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i nauczyliście się dzisiaj z niego czegoś nowego. Korzystając z okazji, chciałbym Wam wszystkim oczywiście życzyć szczęśliwego nowego roku i fajnej zabawy sylwestrowej, bo to już lada chwila, już za pasem. A odnośnie zabawy sylwestrowej, jak Was złapie za mocne M3 albo M4, to zróbcie sobie jakieś G04, żeby nie było M88, albo w najgorszym wypadku G00Z-100. A sobie życzę, korzystając z okazji tego, że skoro dobijamy do prawie 7000 subów, to w kolejnym roku fajnie by było, jakbyśmy przekroczyli dychę, co jest całkiem realne, więc zobaczymy za rok, może się pochwalę tą dychą, to będzie dla mnie taka magiczna granica, której nigdy nie spodziewałem się przekroczyć, no ale to będzie zależało głównie od Was, chociaż właściwie od tego, co ja robię też. Tak czy inaczej, jak zawsze. Jeżeli materiał Wam się podobał, zapraszam do lajkowania, subskrybowania, czy dzielenia się linkiem ze znajomymi. Jeżeli coś było nie tak, napiszcie to dole w komentarzu, a pewnie było. I mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku CNC Krok po Kroku i już w nowym roku.